To była Jaćka Grabowska. Była Jaćka Grabowska. Trochę Polak odpuściła, bo ileż można się złościć. No ale ona przecież, ta Jadwiga Grabowska, nie ma czasu, bo ona gdzieś sprząta u kogoś. Jest szarą eminencją. Tak jak szarą eminencją Watykanu była ta Makryna Mieczysławska. To już teraz to świat o niej zapomniał, ale tak to wszyscy szaleli. Jak to z babą? No co z babą? Tam, gdzie diabeł nie może, to babę i pośle. A teraz to mówią już o córce tego, wiesz, prezydenta. Piękna Papy nie, dziewczyna. że tą Piękna babka dziewczyna. żadę judaizm przeszła. Ale bardzo ładna, ona jest bardzo grzeczna, tak Nie, no widać. ładna, ale ładna dziewczynka, to trzeba przyznać. Znaczy mogę to zrobić. Trzeba coś taki na Ja rzeczy wiem, taka mówić. typowa uroda, no ale. Taki małorolny, przecież on może nie ma jak odpługa. No, z pociągniętą botoksem, no przecież dziad 71 lat, no. No, on już jest bardzo stary, także wiesz, niech będzie tym prezydentem, może coś No, mądrego, bo zobaczymy, no. Może się czymś wykaże. No, na razie zawsze jeszcze nic nie we mówi. wiosce indiańskiej to ktoś, kto najstarszy, to najmądrzejszy, bo tutaj w Polsce to jakoś tak wszystko dziwnie, jakby po świńsku. A słuchaj, a jaka Jaćka przyjmuje w przychodni? Taka kierowniczka. Ja ci mówię, ja tłumaczę ci, że wczoraj poczułam tu, no tu, no, na Saską, nie mówię, że teraz jestem zdatnym lekarzem. To oni na to, że musiałabym się zapisać do nich do przychodni. Ja mówię, dziękuję bardzo. Wiem, ile się u was czeka, mam swoją dobrą przychodnię w Radości. No i tyle, i muszę pójść do szkoły. No ale tutaj jakoś tak szybko załatwiają. Tak, ale wiesz, trzeba po prostu się do nich zapisać. No. Jeśli ja jestem Bez zapisania wiedzą, się to to jak? nie ma czego. Mogę No ale skończyć o której szósty mówiłaś? O papier. 5 rano No, zagadujesz? o piątej może nie, ale o szóstej tam Jasia chce się zapisać, to musi tam tego, tam wiesz, wcześniej wyjść. Bez sensu. Ja mam No, takie musi być układy, że wcześniej, ja mogę wyjść, właśnie. kiedy mi się chce. Że w tej Warszawie się nic jakby nie zmienia, jeżeli No chodzi o mogę służbę zdrowia. poczekać dalej, ale mieć, wiesz, Ja mieć to tą zawsze jeździłam do pracę. Angloameryki Białystok, jeszcze jak kiedyś do stomatologa, to było bez kolejki, nawet w drzwiach. A proszę, a co się stało? Co się stało w drzwiach? Zobaczy stomatolog i to proszę, a już wolny fotel, proszę siadać, bo to są 3 fotele na przykład w pokoju. I proszę już. Także tam nigdy jakoś tak nie ma kolejki Wiesz, no bezproblematycznie. przede wszystkim to mniejsze miasto, no nie oszukujmy się. Ile ten cały sług Białystok ma? 500 Że w której dzielnicy? Ja myślę, że to chyba nawet całkiem inny problem. Jest problem po prostu zawsze natężenie ludzi, częstotliwość odwiedzania danego miejsca jest taka sama. To jest problem tylko organizacji. Jak ktoś chce, to może. Ale wiesz, każdy przechodzi, praktycznie są kolejki. Powiedzmy Jakoś konkretnie, inaczej tu. nie zagadując, nie zakrzykując prawdy. W każdej przychodni w Warszawie są kolejki. Także taka jest sytuacja. Ja pamiętam specjalnie kiedyś to, specjalnie jechałam do Angloameryki Białystok i odwiedzałam przy okazji Sochę, Alicję, byłam tu, byłam tam, wszędzie byłam, gdzie chciałam, ale załatwiłam to, co ważne. W urzędach też nawet, proszę ciebie, byłam też tutaj w Warszawie w Urzędzie Pracy i po przepracowaniu jakiegoś tam okresu czasu miałeś przez rok, czy już nie pamiętam, Nie, no kiedyś chyba zasiłek. byłeś przez pół, bo kiedyś to było dłużej, na początku Przez rok, a ja później miałam przez spóźnili, rok. bo ja raz byłam, miałam tak, że Ale nie jaki ma. problem? Ja po prostu, to było przez rok. Dlaczego? Dlatego, że ja się przeniosłam w ogóle z tymi papierami do Angloameryki Białystok i tam po prostu jakoś tak bezproblematycznie, tam zawsze bez kolejki, a tutaj w Warszawie na tego ciołka to ludzie siedzą, siedzą do cholery A bo jasnej to się. jest, słuchaj, to jest wojewódzki urząd pracy, gdzie może się zarejestrować osoba, która nie ma mężczyzny w Warszawie, nie może mieć No i tam dla niepełnosprawnych, że pracę
Oni nic nie znajdą, jak sama nie zadzwonisz i się nie dowiesz. Możesz namiary od nich dostać, owszem, owszem. Pic na wodę, fotomontaż, i do mnie jeszcze przyszło, że to jak się nie zgłosiłaś tam na taki termin, to przyszło, że oni już ciebie tam wylogowali i tak dalej. No to zresztą nie pierwszy raz, ale przecież chyba na ostatnie spotkanie nie będę lecieć sam, jak już praca jest, prawda? Ale się trzeba ich, słuchaj, zawiadomić, że się pracuje. Jakby nie daj Boże, nie się stać, bo to prawda, że nie będzie zawodować, to oni przez 3 miesiące nie rejestrują za karę. Oni nie rejestrują przez 3 miesiące, jak ktoś się nie stawi, tak. Czy to chodzi może o to, żeby nie zakrakując, czy to chodzi o to ubezpieczenie, że więc... A no właśnie. Jest zatrudniony, ma obowiązek ich zawiadomić. No ale jak się nie stawi, to jest to jednoznaczne, że... Dla nich nie jest jednoznaczne, że zrywa, no i przez 3 miesiące nie przyjdzie. I po prostu i przez 6 miesięcy nie przyjdzie, i przez rok nie przyjdzie. Wiadomo, że jak gdzieś pracuje, to już nie przyjdzie. A ci, którzy wiesz, pracują na czarno i dostają skierowanie do urzędu pracy, urządzają takie numery, że mówią, że temu potencjalnemu pracodawcy, że ma takie i takie wiesz, maniery, że pije, że to i tam, to się nie będzie opłacało podatkowi. Temu potencjalnemu, wiesz. No właśnie, że ludzie po prostu są widocznie jakoś tak bardzo chorzy, że im zależy na tym ubezpieczeniu. Słuchaj, no przecież nie oszukujmy się, część po prostu w tym urzędzie pracy jest tylko po to, żeby ubezpieczenia swoje robi. Czym urząd doskonale wie, no to jest zabawa, wiesz. Pod koniec życia to i człowiek rzeczywiście ma taką potrzebę, żeby chodzić po lekarzach i to wykorzystuje to ubezpieczenie. Bo jak ktoś u lekarza nie było ani razu, to sąd wykorzysta. No można, można. Tak czy siak kolejki. Warszawa skazana jest na kolejki. Wszędzie jest wojewódzkie. Gdzie nie pójdziesz, to wszędzie jest wojewódzkie. Z każdej strony jadą. I tacy jadą, i tacy jadą, i tacy jadą, i siacy jadą. Także wszędzie jest wojewódzkie. Ale sama mówiłaś, że jakaś Maryśka czy Jaćka siedzi na stołku i mówi, musisz babo czekać. Takie zwłaszcza, jeszcze w Ciechanowie kiedyś chodziłam do dermatologa, tam musiałam z internatu iść o 5 rano, jak nie o 4:30. Kolejki, wiesz, numerki brać i potem siedzieć pod gabinetem i szła pani dermatolog, młoda, ładna albo jakakolwiek tam pracowała. A to trzeba było już po 4 się wybrać, żeby po te numerki. Nie wiem, czy potem jeszcze raz się jechało do tego lekarza, bo to cholera, bo już tak dawno, że człowiek nawet raczej nie pamiętać takich rzeczy głupich, bo to zawsze związane jest z jakimiś kolejkami. Natomiast muszę ci powiedzieć, wielkim rajem jest pójść do dermatologa w Anglo-Ameryce Białystok. Tam, gdzie, a tam na Bema, to proszę ciebie, kiedyś 5 kobiet otruto w ciąży. Podano im taki biały płyn do wypicia i one umarły. No było, tak to już było bardzo dawno. W czasy takie pogierkowe było i to cała trąbiła Anglo-Ameryka Białystok, że elektrownia wysiadła, że światła nie było, to wszyscy musieli wiedzieć. Ale to nie o to chodzi, bo tam, jak jest koło tej wojewódzkiej właśnie policji, jest wojewódzka i służba zdrowia. No i tam, proszę ciebie, pójść do dermatologa, to jest wielka przyjemność. Dlaczego? Dlatego, że jest okienko takie jakby na rogu i tam się rozwidla jeden korytarz, drugi korytarz i tam na rozwidleniu okienko załatwiasz sobie numerek do dermatologa. Dermatologów, proszę ciebie, 6-7, co jedna to bystrzejsza baba, jakaś ruda, jakaś biegająca, jakaś chytra, jakaś cwana i zawsze coś ciekawego powie, proszę ciebie, i 5 minut do dermatologa, wiesz? A co tak dużo tych lekarzy? A ja nie wiem, no to jednej specjalizacji. No,
przypadki, że tak to powiem, sypa nadmiarze. Że tam właściwie ludzie, którzy są, to nie mają czasu jakby ze sobą pogadać, bo godzinami na pewno się nie siedzi. Ile? 10-15 minut. I taki jest ruch w interesie, jakby one po prostu zarabiały, miały duże pieniądze, że im się tak opłacało pracować. Mają od pacjenta, ale w sumie od pacjenta to lekarz ma chyba 20 czy 25 zł. Tak. I dermatolog zawsze. Zawsze dermatolożki mówią, żeby nie obcinać krótko paznokci. Proszę nie obcinać krótko paznokci. A do mycia głowy najlepsze mydło szare i z octem do płukania. Słuchaj, takie rzeczy, rewelacje, że są różne środki, ale co dermatolog, to ma głowę, wiesz. Łeb jak sklep. No. No, momentalnie z pamięci wypisuję taką recepturę, że jest jakiś płyn do zrobienia w aptece z 15 składników, z 15. No to wypisuję wszystko z głowy, potem bierze książkę i jeszcze tam pododaje, co chce. I tak samo było też z internistką, pani doktor Matoszko. Ona już umarła. I pani doktor Matoszko takie mądre rzeczy mówiła. To też to samo, co i dermatolog umiała. I ona umiała, wiesz, takie jak na przykład jakiś pryszcz z ropą ci wyrósł, to ona ci wszystko dała, to co i dermatolog. Także nie musiałaś iść do dermatologa, a poza tym jeszcze sobie wyciągnęła książki i tu i z antybiotykiem i to. Także to nie są jakieś takie proste leki, wiesz. Także są bardzo odpowiedzialni, bardzo pracowici tam ludzie i dzięki temu nie ma kolejki. No nie wiem, no gdzie by nie pójść, to nie ma kolejki. No może dziecko jako małe, że do tego stomatologa, to jakoś tak się niby... Dziecko się boi i dla niego jak się te dwie minuty się czeka, to dla dziecka zawsze jest długo, no bo to w strachu. Jak matek odstawiał kabaret, to były wrzaski na całą przychodnię dosłownie. No dzieci boją się. To wiadomo przecież. Nie, ten, to w ogóle jego trzeba o, poszłam z kurczaczkiem teraz też wyrwać ząb. Zębów nie wyrywają w całej Warszawie, proszę ciebie. Za leczenie kanałowe kosztuje 1000 zł, a proszę ciebie, chodziło o zatrucie zęba, bo mu strasznie bolało. Zatrucie jest za darmo. No i myśmy u takiej młoda doktor przyjęła, wiesz, taka jedna z łaski. Coś nie bardzo, ale ta młoda przyjęła, bo to już nie ta godzina była. No i przyjęła, już siedzi ten kurczaczek na tym. I ona jeszcze mnie poprosiła, czy nie jest chory na jakieś coś. Ja mówię, nic mu nie będzie, mówi, na serce nie chory. I młody byk. Nie byk, tylko on się modlił, jak ona kręciła. Ale piękna, sprytna, młoda dziewczyna, bardzo szybko, z pomocą stomatologiczną, bardzo pięknie, szybko zrobiła, długo bardzo wierciła, ale po prostu przecież znieczuliła dobrze. Także on był taki szczęśliwy, że już mu nic, że go nic już nie boli. No, też tak chytrze, bo tak to myśmy były tutaj pod Parkiem Skaryszewskim, tam w tym higiena, tam potem poszłyśmy jeszcze gdzieś, w trzecim miejscu dopiero się załapałeś, bo w Warszawie nie jest tak łatwo. No najlepiej to pójść do spółdzielni i zapłacić 1500 zł. Tego, każdego dnia to lekarz ma dwa numery wybudowe. Tak. Jeśli wiesz, no ktoś wcześniej nie wykorzysta. Także dzieci bardzo boją się, proszę ciebie, tego stomatologa i koniec. No to bo trzeba hodować i doprowadzać do budżetu. Także baby najmądrzejsze.